Wiktoria Żmuda Trzebiatowska od najmłodszych lat marzyła o karierze aktorskiej. Już w wieku 13 lat stawiała swoje pierwsze kroki na castingu, dążąc do realizacji swoich marzeń. Jednak życie pisze różne scenariusze, a Wiktoria odnalazła swoje powołanie poza światem aktorstwa, kierując swoje kroki ku rolnictwu. Ta zmiana ścieżki kariery doprowadziła ją do udziału w nowej edycji programu Rolnik szuka żony który jest dobrze znany polskiej publiczności. Program ten, emitowany przez dziesięć edycji, zyskał sobie szerokie grono fanów doceniających możliwość śledzenia losów rolników poszukujących prawdziwej miłości. Wiktoria, choć niegdyś planowała rozwijać się na scenie teatralnej, teraz jako uczestniczka 11 Sezonu Rolnik Szuka żony staje przed szansą na pokazanie swojego życia w zupełnie nowym świetle. Zrezygnowanie z aktorstwa i skupienie się na studiach rolniczych było dla niej wyborem, który znacząco zmienił jej życiową trajektorię. Dziś, związana z rolnictwem, Wiktoria jest gotowa podzielić się swoją historią w telewizyjnym show, łącząc w sobie pasję do ziemi z otwartością na nowe relacje i doświadczenia. Wielkanocny odcinek programu Rolnik Szuka żony w którym Wiktoria zadebiutuje, z pewnością będzie okazją do przyjrzenia się, jak daleko można zajść, idąc za głosem serca i zmieniając swoje życiowe plany. To także przypomnienie, że każda droga, nawet ta najmniej spodziewana, może prowadzić do spełnienia ich szczęścia. Wiktoria Żymuda, Trzebiatowska, mimo że od najmłodszych lat marzyła o aktorstwie i życiu w wielkim mieście, odkryła swoje powołanie w zupełnie innym miejscu i dziedzinie. Jej pasja do rolnictwa okazała się być nie tylko planem B, ale drogą, która przyniosła jej spełnienie i radość, jak sama przyznała w programie pytanie na śniadanie, od trzech lat prowadzę swoje gospodarstwo, spełniam się i cieszę się, że tak wcześnie zaczęłam. Ta zmiana ścieżki kariery z aktorstwa na rolnictwo stała się dla niej źródłem szczęścia i satysfakcji, jej historia zatacza nowe kręgi. Gdyż Wiktoria zdecydowała się na udział w popularnym programie telewizyjnym Rolnik szuka żony, jest to szansa dla niej, by nie tylko podzielić się swoją pasją i życiem na wsi z szerszą publicznością, ale również by poszukać prawdziwej miłości. Dzięki swojej aktywności w mediach społecznościowych gdzie na Instagramie śledzi ją około 25 tysięcy użytkowników. Wiktoria zdobyła już pewną rozpoznawalność. Jej kanał na YouTube oraz profile na TikToku i Instagramie, gdzie dzieli się wiedzą o rolnictwie i codzienności w gospodarstwie, zyskują na popularności. Udział Wiktorii w 11 edycji Rolnik Szukarzony z pewnością przyciągnie jeszcze większą uwagę widzów i może znacząco wpłynąć na dalszy rozwój jej kariery medialnej. Jest to także okazja, by pokazać, że miłość do rolnictwa i życie na wsi mogą iść w parze z nowoczesnymi sposobami komunikacji i budowaniem społeczności online widzowie z niecierpliwością będą śledzić jej poszukiwania partnera, mając nadzieję, że Wiktoria znajdzie szczęście nie tylko w swojej pracy, ale i w życiu osobistym.